kim jest nieprzyjaciel? Gdyby rozbić to słowo, wyszłoby, że jest przyjacielem, którego jeszcze nie zdążyliśmy oswoić. Wobec którego podeszliśmy na taką odległość, która nie pozwala nam go jeszcze poznać. Nieprzyjaciel w czasach, gdy powstawało kazanie na górze, to ten, który nie modlił się tak samo, nie wierzył tak samo, nie zachowywał przepisów tak samo, jak ci, którzy tych przepisów pilnowali. Jezus zwraca szczególną uwagę na postępowanie. Mamy swoje tradycje, swoje zwyczaje i przyzwyczajenia, których nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego się ich trzymamy. Bo od wieków tak było i to było dobre. Tylko kiedy pojawił się moment, że zaczęto wrogo spoglądać na innych ludzi? Od zbrodni Kaina na Ablu. Bo Kain uważał, że Bóg faworyzuje Abla, a na jego wysiłek nie zwracał uwagi. Nastawił się wrogo do brata, a przez to pozbawił go życia. Niezdrowa rywalizacja towarzyszy wśród rodzeństwa, wśród kolegów z klasy, wśród sportowców, w polityce, w biurze, w handlu. Zrobić coś, żeby mój przeciwnik miał gorzej i trudniej. Są też takie tytuły filmów czy powiedzenia, że różne grupy mają różne predyspozycje. Jest pogoda dla bogaczy, a biednemu wiatr w oczy wieje. Natomiast Ewangelia mówi, że to kłamstwo. Słońce jednakowo wschodzi nad dobrymi i złymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pamiętacie fragment z Księgi Rodzaju? O wężu, co to zadawał dziwne pytania? Chciał zasiać w sercach ludzi wątpliwości. Czy aby na pewno Bóg jest dla was dobry? Jakby był dobry, to nie zakazałby jeść owoców z tego drzewa. Wtedy ta wątpliwość zrodziła się w człowieku. Od wątpliwości przechodzimy do podejrzliwości. A później nastawiamy się wrogo. Opanowuje nas strach, że ktoś w tym wyścigu mógłby nas wyprzedzić. Faryzeusze tępili wszelkie znaki odstępstwa, każde wybieganie przed szereg. Napiętnowali człowieka, w którym widzieli zagrożenie. Stąd szukali sposobu, żeby oskarżyć Jezusa za to, że wyciągał na wierzch ich obłudę. I kiedy niechęć do ludzi, do jakiejś grupy przechodzi z pokolenia na pokolenie. Bo może w dawnych czasach, jak u Karguli i Pawlaków, kawałek miedzy stał się powodem do rodzinnej wojenki. Nikt nigdy nie próbował tych sporów wyjaśnić i tak to trwa. Wczoraj wspomniałem, że czasem wystarczy nam jedno spojrzenie na człowieka i już wiem, kim on jest. A wiecie, czym się różni Bóg od nas w tym spojrzeniu? Że spogląda na serce. Widzi to, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć przy krótkim spotkaniu. Żeby poznać kogoś dogłębnie, należy z nim przebywać. Należy go wypróbować w różnych sytuacjach. Pięściarz Muhammad Ali powiedział: przyjaźń jest najtrudniejszą rzeczą na świecie do wyjaśnienia. To nie jest coś, czego nauczysz się w szkole. Ale jeśli nie nauczyłeś się znaczenia przyjaźni, tak naprawdę niczego się nie nauczyłeś. Chrystus dziś nie pokazuje, że przyjacielem jest ten, który tobie przyklaskuje, lecz ten, który motywuje cię do zmiany drogi życia. Nasza droga do doskonałości nie jest drogą niemożliwą. Ona wymaga ode mnie większej miłości, która jest we mnie, ale której nie rozdaję z obawy, że zabraknie jej dla mnie. Jezus mówi dziś wyraźnie: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób staniecie się synami Ojca waszego. Ojciec nie będzie głuchy i ślepy na nasze potrzeby, żebyśmy się stawali lepszymi. Wierzmy w to mocno.